Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi: czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. A czelać i służba stali przy rozniecionym ognisku i grzali się, bo było zimno. A stał też z nimi Piotr i grzał się. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 16 do 18 wersetu. Jakże przytłaczająca i bolesna to scena, gdy apostoł Piotr zaparł się trzykrotnie swojego Pana. To zdarzenie jako jedno z niewielu zostało opisane u wszystkich czterech ewangelistów. Nikt jednak nie powinien wyciągnąć takiego wniosku, że Bóg ma w tym upodobanie w relacjonowaniu nam grzechów popełnianych przez wierzących ludzi. W żadnym wypadku, chociażby on jednak poprzez takie sytuacje chciałby udzielić nam ostrzeżenia i zarazem pouczenia o dużym znaczeniu. Otóż kto w ufności we własne siły chce podążać za Panem Jezusem Chrystusem, ten niestety doświadczy rozczarowania. Piotr i drugi uczeń poszli za Panem Jezusem Chrystusem. Ów drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, to najprawdopodobniej apostoł Jan. Znajomość ze strony arcykapłana dawała temu uczniowi pewne pierwszeństwo, które wykorzystał do wprowadzenia Piotra. Dla Piotra jednak miejsce to miało okazać się bardzo niebezpieczne. Odźwierna najwidoczniej znała apostoła Jana i wiedziała, że jest uczniem Pana Jezusa, gdyż nie czytamy nic o tym, by pytała, kim jest, w przeciwieństwie do osoby apostoła Piotra, co do którego nie była pewna. Chcąc się tego dowiedzieć, zadała Piotrowi pytanie, które stało się dla niego sidłem. Apostoł Piotr, będąc świadom tej sytuacji i zagrożenia płynącego z przyznania się do uczniostwa Pana Jezusa, niestety posunął się do kłamstwa i zaparł się swojego mistrza. Czy nie był to ten apostoł, który jeszcze chwilę wcześniej walczył mieczem? Teraz brak już było Piotrowi mocy, by stawić czoła pytaniu postawionemu przez odźwierną. To może zdarzyć się każdemu wierzącemu. Jest to ważne, żeby rozumieć, że jeśli swojego zaufania ten wierzący nie złoży całkowicie w Panu i jest wydany na takie zdarzenia.